lie machine. A touch of absurdity there. Nice. Is this some kind of joke? Good things can still happen. What's wrong with you? You mean someone stole your badge? I'm not a real police officer. You are. Find your gun. Disco Elysium. The final cut. Siemanko, z tej strony Geeks. Witajcie w nowej serii na kanale z gry Disco Elysium. Gra powstała w 2019 roku i od tego czasu zebrała naprawdę mnóstwo nagród. A co ciekawe, za tę grę odpowiada małe estońskie studio Zaum, dla których jest to produkcja debiutancka, także tym bardziej szacunek i propsy dla nich. Twórcy są pasjonatami papierowych gier RPG i tworzyli swój mały świat przez 13 lat, po czym postanowili po prostu przenieść go w świat wirtualny. Disco Elysium to gra RPG, w której nie ma mechanizmu walki właściwie, a cała interakcja ze światem opiera się na wybraniu odpowiednich opcji dialogowych. No i tak odpowiedni dialog doprowadzi nas do celu, a źle wybrany może doprowadzić nawet do śmierci bohatera. Jeśli chodzi o bohatera właśnie, to jest nim detektyw alkoholik, który budzi się po całonocnej libacji, nie pamięta kim jest i ma rozwiązać jakąś zagadkę morderstwa. Zbyt wiele nie wiem o fabule, ponieważ po prostu nie chciałem sobie samej gry psuć. Natomiast ten myczek z brakiem pamięci powoduje to, że możemy stworzyć swoją postać właściwie od nowa, bez żadnych ograniczeń. No i jeśli chodzi właśnie o umiejętności, które możemy wybrać na początku gry, to ich wybór jest naprawdę bardzo ważny, ponieważ w zależności od tego, jakie umiejętności wybierzemy, będziemy mieć dostęp do różnych opcji dialogowych, a posiadanie umiejętności na odpowiednim poziomie będzie wpływać nawet na to, czy nasz bohater coś zauważy, zrozumie, a nawet poczuje. Także możemy stworzyć różne typy bohaterów, tak? Możemy stworzyć myśliciela na kształt Sherlocka Holmesa, możemy stworzyć gościa, który będzie odbierał świat przez swoje ciało głównie, a nawet ćpuna czy alkoholika, który po prostu będzie totalnie oderwany od rzeczywistości, ale jakoś tam też będzie potrafił się w niej odnaleźć. Także wybór należy całkowicie do nas i ponoć sposób wykreowania postaci totalnie zmienia rozgrywkę, co jest naprawdę fajne moim zdaniem. Niecały rok temu pojawiła się wersja Final Cut tej gry, czyli wersja reżyserska, która zawiera nie tylko pełny dubbing do dialogów, ale też i dodatkowe zadania. A kilka miesięcy temu została wydana oficjalna polska wersja językowa, co jest naprawdę super, ponieważ gra słynęła zawsze z bardzo wysokiego, trudnego poziomu angielskiego, co było po prostu nie do przeskoczenia dla większości osób. Ale spokojnie, ja będę grać właśnie w tą wersję rozszerzoną z językiem polskim. Myślę, że wystarczająco długo już zwlekałem z tą grą, ponieważ słyszałem o niej po prostu same superlatywy. Uwielbiam dobrze napisane historie, także mam wielką nadzieję, że taką właśnie tutaj dostanę. No i co, bez zbędnego przedłużania, zaczynamy. No i zaczynamy od kreatora postaci. Na samym początku mam do wyboru takie archetypy, z których możemy skorzystać, na przykład myśliciel. I zobaczcie, opis. Wyjątkowo inteligentny, koszmarny w kontaktach z ludźmi, zna ciekawe fakty, wygląda na nietypowe pomysły. Wpada na nietypowe pomysły, sorry. Wrażliwiec. Bardzo emocjonalny, pociągająca, lecz niestabilna osobowość. W nawiasie może zacząć popadać w szaleństwo. To jest interesujące. Osiłek. Wyjątkowo fizyczny, wchodzi w interakcję ze światem za pomocą ciała. Głupi jak but, ale robi robotę. No i możemy też stworzyć własną postać i przydzielić punkty samodzielnie. W grze jest taki bardzo fajny feature swobodnego przełączania się między językami. Możemy w opcjach ustawić dwa języki, między którymi chcemy się przełączać. Ja wybrałem oczywiście polski i angielski. I wystarczy podczas gry wcisnąć jeden przycisk. I jak widzicie,
język nam się przestawia, tak? Co jest w sumie takie całkiem niezłe, żeby się troszeczkę języka poduczyć. Zwłaszcza, że tak jak mówiłem, jest dosyć na wysokim poziomie. No dobra, ale ja stworzę sobie własną postać. No i tak, mamy cztery główne cechy. Mamy rozumność, czyli intelekt z angielskiego, czyli twoje zdolności umysłowe, jak jesteś sprytny. Mamy psychę, psychę to psychę, twoja inteligencja emocjonalna, jak jesteś wrażliwy, oraz budowa ciała z angielskiego physique. Twoja muskulatura, jak jesteś silny, oraz motoryka, czyli taka zdolność ruchowa, twoja ruchliwość i zmysły, jak jesteś zwinny. No i tak, ja nie chciałbym, żeby moja postać odstawała w czymkolwiek, więc nie zostawię na pewno nigdzie jedynki, ponieważ gra jest stworzona w ten sposób, że ma się kary za to, że mamy jakąś umiejętność na szczególnie niskim poziomie. Także wszędzie tutaj te dwójki na pewno wstawię. Ja bym bardzo chciał pójść w budowę ciała. Zaraz opowiem dlaczego. Więc umieszczę tutaj 4, zastanawiam się czy nie 5 punktów. Interesuje mnie też strefa psyche. Ją ustawię na 3. No dobra, tak to będzie troszeczkę zbyt monotonnie. Więc ustawiam budowę ciała na 5, psychę 3, rozumność 2, motoryka 2, żeby mi się tam nie potykał o własne nogi. Po prostu zobaczymy, jak ten build pójdzie, tak? Nie grałem w tę grę wcześniej, więc nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, ale zobaczymy. No i jak widzicie, przydzielenie tych cech na konkretnym poziomie powoduje, że wszystkie umiejętności z danego drzewka ustawiają się właśnie na tymże poziomie. Czyli na przykład rozumność wybraliśmy na 2 i wszystkie skille z rozumności są ustawione na 2. Same skille są bardzo ciekawe. Ich opisy są naprawdę nietypowe. Na przykład mamy skill, który się nazywa konceptualizacja. Ogólny opis to zrozum kreatywność. Dostrzegaj artyzm w szczegółach świata, przepraszam. Informacje, jakie mamy, widzicie, tutaj jest cały szereg. Konceptualizacja pełni wyjątkową rolę, którą chcę narzucić i tobie. Niezwykłego policjanta, lecz artystycznego gliny. Rozbudza w tobie nietypowe skojarzenia, pozwala rozważać koncepcje świata od postmodernistycznych wizji Jana Karpa po arabeski Dideridady architektonicznej Revaholu. Boże święte, takie słowa, że nawet ciężko jest mi je wymówić. Tak na szybko. No jak widzicie, jest też opis, że na wysokich poziomach konceptualizacja wynosi cię wysoko, chyba nawet zbyt wysoko, jest ostentacyjna, domaga się wielkich gestów. Po co żyć, jeśli można rzucić się w krater aktywnego wulkanu? Na niskich poziomach jednak nie będziesz w stanie spojrzeć kreatywnie na świat, nie powiesz nic ciekawego podczas rozmowy w galerii sztuki. Nudziarze będą zapraszać cię na swoje nudziarskie imprezy. Także ciekawie. Możemy też wybrać umiejętność wiodącą. Ja chciałem stworzyć bohatera, który będzie hardo obcował z narkotykami, dlatego też ta budowa ciała jest bardzo ważna, ponieważ no, trzeba mieć po prostu zdrowie, żeby korzystać z hardkorowych, mocnych narkotyków w dużych ilościach. Dlatego na przykład wytrzymałość ustawiłem na 5. I zobaczcie opis. Wytrzymałość to twój metabolizm i układ krążenia. Zwiększa twoje zdrowie, jedną z dwóch pól, jakie występują w grze. Pozwala ci przetrwać w tej pracy. Co z tego, że kiepsko celujesz, jeśli zdołasz przetrwać kilka trafień? Czemu bać się niszczących zdrowie leków, skoro jesteś bardzo, bardzo zdrowym człowiekiem? Na wysokich poziomach wytrzymałość pozwala ci oberwać kilka razy w głowę, przyjmować więcej prochów i otrząsnąć się po kilku zawałach. Czyni cię potężnym człowiekiem patrzącym z góry na słabe uszy. Policjanci z niską kondycją nie mają jednak łatwo. Ciało jest tak czy inaczej kruche, a policjant często musi poddawać się próbie, niesprostanie której kończy się śmiercią. No właśnie, ponieważ w grze występują różne testy na umiejętności, które odpowiadają akcjom, które nasz bohater wykonuje i czasami jeżeli mamy powiedzmy za słabe zdrówko i spróbujemy na przykład właśnie
czegoś mocniejszego, to może nas to zwyczajnie wykończyć. Natomiast ja bym tego nie chciał. No, kolejne umiejętności, jakie są w tym drzewku, to próg bólu. To chyba za bardzo nie ma co tłumaczyć, chociaż przeczytam opis, jest dosyć ciekawy. Dzięki progowi bólu możesz ignorować obrażenia i przejść naprzód, pełznąc wśród krwi do gorzkiego końca. Zapobiegać ranom, które mógłbyś odnieść, a nawet hamować ból mentalny, złamane serce czy samotność. Rzeczy takie mogą wręcz stać się rozrywką, której będziesz szukał, by czerpać z niej perwersyjną radość. Ale jak widzicie, nie można też przeginać z niektórymi umiejętnościami. Tak? Gdybym ten próg bólu ustawił bardzo wysoko, to mógłbym stworzyć takiego masochistę trochę. Także nie wiem, czy 5 to jest bardzo wysoko. Zobaczymy. Jest jeszcze ciało jako narzędzie, czyli no po prostu używamy ciało jako narzędzia. Jesteśmy bardzo, bardzo wysportowani i tak dalej. Ja wybiorę sobie umiejętność wiodącą elektrochemia. Zobaczcie ogólny opis. Ruszaj na planetę imprez, kochaj narkotyki i bądź przez nie kochany. Elektrochemia to drzemiące w tobie zwierzę, bestia, która pragnie się uwolnić, aby sycić i cieszyć. Pozwala ci zmniejszyć efekty uboczne zażywania narkotyków, pomaga też w sprawach ponurych. Jeśli musisz zrozumieć załamanie psychiczne od chemii, porozmawiać z kimś kompletnie napranym lub zgłębić czyjąś seksualną dynamikę, elektrochemia służy pomocą. Na wysokich poziomach elektrochemia czyni cię poszukiwaczem nieskrępowanej przyjemności, nieskruszonym kobieciarzem, o kurde, ciekawe, który zaczepia ludzi z buteleczką speedu w jednej, a plastikową słomką w drugiej ręce. Przy niskiej elektrochemii będziesz jednak zbyt niewinny, aby działać skutecznie. Bez znajomości prochów i seksu nie będzie ci łatwo zrozumieć miasto. Właśnie, to miasto jest ponoć nie jest zbyt grzeczne. Dobra, ustawiam to jako wiodąca. Także jak mówiłem, robimy sobie troszeczkę takiego uzależnieńca, czy też ćmuna. Dreszcze. Czuj jeżące się na karku włosy. Wsłuchuj się w puls miasta. To też mam bardzo wysoko. Nie będę przez to wszystko przechodzić. Ustawiłem też psychę na dosyć wysokim poziomie, no to tam 3 punkty. I tutaj mamy takie umiejętności jak siła woli, no to chyba jest jasne, będziemy mogli wywierać wpływ na ludzi. Jest taka ciekawa umiejętność, nazywa się Wewnętrzne Imperium, a tak naprawdę Inland Empire z angielskiego. Jest to nawiązanie do filmu bodajże Davida Lyncha, którego jeszcze nie widziałem, ale muszę zobaczyć. I zobaczcie, Wewnętrzne Imperium to nieokiełznane źródło wyobraźni, emocji i przeczuć. Pozwala ci przedzierać się przez niewidzialne wymiary rzeczywistości i sięgać tam, gdzie wzrok nie sięga. Co się tak naprawdę dzieje? Co te tajemnicze zagadki niosą losom świata? Na wysokich poziomach Wewnętrzne Imperium ożywia to, co nieożywione. Będziesz rozmawiał z własnym ubraniem, co może odmienić losy śledztwa, o ile nie trafisz przedtem do wariatkowa. No i powiem wam, że to nie jest żart, bo słyszałem, że można na przykład z własnym krawatem rozmawiać. Serio. Jest to też empatia, którą chcę mieć na jakimś tam dosyć dobrym poziomie. Władczość, tak mi nie do końca leży. Nie chcę być typem władczym. Może bardziej w stronę manipulacji jakiejś lekkiej się uda. Zobaczę w ogóle, jak to będzie wyglądało w grze. Esprit de Corps to jest bardzo ciekawa umiejętność. Ona mówi o tym, jak bardzo rozumiemy innych braci i siostry w mundurach, tak jak to jest opisane. Mam po prostu lepszy taki connection, takie połączenie z mundurowymi. No i przekonywanie. No i motoryka, no to motoryka, wiadomo, koordynacja, okoręka, percepcja. To jest bardzo ważna umiejętność, jeżeli mamy na bardzo niskim poziomie. Możemy pewnych rzeczy po prostu nie zauważyć, jakichś wskazówek, poszlak i tak dalej. Kusi, żeby ustawić na wyżej to, ale no, te umiejętności wszystkie są w jakiś sposób fajne. No, trzeba się niestety na coś zdecydować. No dobra, myślę, że tam udało mi się już to wybrać. Zobaczymy po prostu, jak to będzie działać w praktyce. No to lecimy. Dla furii lustro to dom, adres, pod którym mieszkają. Utonąć można w głębi choćby i najczystszej wody. R.S. Thomas. Okej, muszę kliknąć. There is nothing. Only a warm primordial blackness.
Your conscience ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Oczywiście, że nie. Mózg gadzi, do mnie przemawia? Jezu. Po angielsku Ancient Reptilian Brain. Okej. Okay. Coś pamiętam, że się uczyłem kiedyś na psychologii. Jest to część mózgu, która wykształciła się bardzo wcześnie. Właśnie na etapie gadów jeszcze. Taka, wiecie, prymitywna. Ewa. Never ever. No i mogę odpowiedzieć. Nigdy przenigdy. Po prostu istnij dalej. Biorę po prostu istnij dalej. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Mija niepomierna ilość czasu. Jest on absolutnie wolny od cierpień. Nie zawierają się w nim żadne ex-żony. Ja tu mogę powiedzieć, coś pięknego, dawaj tego więcej. Co to tam było o tym ex czymś? Bardzo takie to wszystko enigmatyczne. Dobra. Dawaj tego więcej. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. Może zapodasz mi trochę więcej tego słodkiego nieistnienia? Come and ride up, sir. Smooth passy. Alonsy, lecimy. Albo chcę już wysiąść. Lubię ból i palące światło. I lubię też chcieć od ludzi rzeczy, których nie chcą mi dać. No nie, no dobra, to już trochę psychiczne. Biorę pierwsze. All right. Nothing town to fuck all bara. W porządku, z nigdziejowa do nigdylandii. Muszę to po angielsku zobaczyć. Alright. Nothing town to fuck all borrow? O kurde. Nieźle. Mogę odpowiedzieć? O Jezu. Czekajcie. O kurde, ale strasznie... Takie karkołomne są te tłumaczenia, że nie do końca wiadomo. Poproś o podróż powrotną z wielką ciszę. Odwiedź pradawne miasto początku. Dobra. Great choice, Elder One. It has always been like this, and it always will. Tak mówisz? Odpowiem, nie przestawaj, śpiewaj dalej, śpiewaj mi pieśń śmierci. Oh yeah. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meat around you. A sensation. Wow. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert. Hurting. Longing, dancing to disco music. Wow, powiem wam, że normalnie mam ciary, to jest tak klimatyczne. Co by tu mu odpowiedzieć? O mamo, pomóż, do mojej szyi ktoś zamocował głowę, a ja jestem w jej wnętrzu? Albo dosyć, nie chcę słyszeć nic więcej o tym odczuciu, chcę wrócić do bezkształtnej, bezcielesnej nicości. Bieram pierwsze. The stench of liquor rises. O, układ limbiczny się odezwał. And with it, an ungodly headache. Wow. Kim ja jestem? Jakie stworzenie robi takie rzeczy swoim własnym ustom? O kurde. Ale to ciekawe. A fiery streak penetrates your skull. Trying to force your eyes open. It's a sound. A clarion call from hell. Zew piekielnego trębacza. Otwórz oczy. Holy fuck. No dobra, jak widzicie, tak jak mówiłem, budzimy się
po grubej libacji, kościół jakiś whitey tighties, jak to się mówi, czyli białych gadkach. No i zobaczmy. O matko. Jest, ledwo chodzę. Co mogę z tą buteleczką zrobić? Ta duża butelka czerwonego komandosa jest pusta. Komandosa. Nie mogę. Zdaje się, że ktoś wyrwał taśmę z odtwarzacza w trakcie piosenki. To mogłem być ja w sumie. Ten szpulowy magnetofon wciąż jest włączony i kręci się bez taśmy. Przytrzymaj, aby podświetlić tab. Aha, okej. Okay. Pod tabem mogę sobie podświetlać rzeczy. Dobra, podnieś portki, bo aż się żal patrzy po prostu na ciebie, człowieku. Weź wszystko. Zdobyłeś przedmiot. Mocno przerpane spodnie. O, proszę, jest i ekwipunek. Mocno rozszerzane spodnie, przepraszam, to są dzwony w ogóle. I zobaczcie, dają mi minus 1 do umiejętności savoir faire i plus 1 do elektrochemii. Uja, cię kręcę, to teraz tej elektrochemii mam chyba z 7. Nice, a gdzie mogę zobaczyć swoją postać? No właśnie, widzicie, elektrochemia jest 7. Kurczę, ale będę mógł ćpać. Jak szalony. Dobra. Co to są te żółte? You hear a jingle. Wow. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Zobaczcie, przemawia do mnie jedna z moich umiejętności, percepcja, a konkretnie słuch. Słyszysz brzęk. To klucze hałasują w kieszeni twoich rozszerzanych spodni. Wyciągnij je. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number one is etched on it. It should open the door. Okej. Okay. No dobra, pojedynczy klucz z wyrytym numerem 1 powinien otworzyć drzwi. Świetnie. Zobaczcie, jest jakieś stłuczone okno. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Okej, okay, zobaczcie, mogę wyjrzeć. Mogę spróbować matematyki wzrokowej, użyć takiej umiejętności, matematyka wzrokowa. Poziom łatwy 9, nie wiem co znaczy 9. Oceń szkody, dobra, spróbujemy zrobić test. I zobaczcie, teraz sukces testu, nice. Whatever broke this window came from the inside. Okej, okay, widzicie, został wykonany rzut kością, zupełnie jak w papierowym RPG-u. No i udało mi się trafić. No i o coś odkryłem, tak? Odłamki leżą na zewnątrz, cokolwiek stuknęło tę szybę, uderzyło ze środka. Czyżbym rozbił ją własnymi rękami? Spójrz na nie. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. Okej. Okay. Więc co do tego doprowadziło? More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Raczej pocisk niż trzymany w ręce przedmiot. Brak na podłodze odłamków, które by na nie spadły po cofnięciu narzędzia. Zobaczcie, czyli taka już troszeczkę detektywistyczna robota rzeczywiście. Oceń rozmiar uszkodzenia. Nie. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Coś ciężkiego i większego od twojej pięści. Like the green shoe that's on the hat rack in the corner. Which, coincidentally, is missing its friend. Jak ten zielony but na wieszaku w kącie, który jak się dziwnie składa, zagubił gdzieś swojego przyjaciela. Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. Okej, okay, czyli mogę spróbować poszukać tego buta. A może to nie byłem ja? Mogę zapytać? Powinienem pójść po ten but. Nie potrzebuję go. Nie potrzebuję nikogo. Trójka. The window agrees. Its cracked smile is okno się ze mną zgadza. Okno się z tobą zgadza. Uśmiech jego pęknięcia jest zimny i puszczący. Ale strasznie mi się podoba poetyckość jakby w tej grze. Taka... No jest to coś takiego nietypowego. Bierz tego buta. Zobaczmy, co mi daje but. Zielony but, lewy.
taki tam mokasynek. Ten zielony but z krokodylej skóry ma wysoki obcas i chromowane ozdoby. Pasuje idealnie do twojej lewej stopy. Pozostało tylko znaleźć drugi. Dobra, to zaraz. Baczmy. Kurteczka. Bardzo ładnie. Co daje kurteczka? Esprit de corps, czyli ta umiejętność współgrania jakby z tym, z innymi mundurowymi. Jak to się zapisuje? Szybki zapis. Dobra, bo słyszałem, że jest taka opcja, że można zginąć w tym pomieszczeniu sięgając po krawat. Sprawdźmy. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Okej. Okay. Mogę użyć umiejętności savoir-faire. Poziom średni 10. Jeszcze nie ogarniam, o co chodzi. Chwycić krawat. Mogę pociągnąć za łańcuszek z wiatrakiem albo za łańcuszek z żarówką. Może za żarówkę? A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Oh, wow. Straszny błąd. Natychmiast wyłącz to światło. Czujesz, jakby fotony praktycznie wypalały ci dziurę w mózgu. It's just a little hangover induced photosensitivity. Don't overreact. I zobaczcie, umiejętność próg bólu do mnie właśnie to powiedziała, że to tylko nadwrażliwość. No, tak jak mówiłem, ja mam wysoki poziom odporności takiej fizycznej. Ale słyszałem, że jak się ma niski, to można dostać szoku takiego, no jakiegoś tam świetlnego i dostać zawału, generalnie umrzeć. Okej, okay. Niech tak zostanie, pociągnij jeszcze raz, żeby wyłączyć światło. Dobra, niech tak zostanie. Little black spots dance on your retinas. It's almost pleasurable. Oh, fuck. Próg bólu się rozkręca. Na twoich źrenicach tańczą małe czarne kropki. To niemal przyjemne. Okej. Okay. Pociągnij za łańcuszek z wiatrakiem. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Aha, okej. Okay. No dobra, i teraz się zatrzymał wiatrak i jak widzicie, sięgnięcie po krawat ma teraz 72% szans. No to sięgamy. You swoop up and catch the tie. Dało się. Snap. It's released from the blade. Okej. Okay. What you have in your hand is a truly hideous necktie. With four or five different patterns. The knot reminds you of a noose. Oh. Węzeł krawata przypomina mi stryczek. Wow. Trochę straszno. Dobra, zobaczmy. Inland Empire plus jeden. Bardzo fajnie. Okej, okay. Czyli jak widzę jakby... też upiór będzie miał kolosalne znaczenie. Nawet dla samego buildu postaci. Co tu mamy? Co to za łachmany? Koszula. Czy on ją założył? Założył. I dostaje konceptualizację plus jeden, ale minus jeden do przekonywania. No tak, bo jest jakaś wymięta. To ja wyglądam po prostu jak jakiś menel totalny. A tu? A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. W przypływie męskości ktoś oberwał połowę kranu. Hot water sprays from the base. And steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Pokażcie mi jego odbicie. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Dobra, wytrzyj lustro. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there. And you will never unbecome it. Oh, fuck. Wewnętrzne imperium mnie ostrzega. Czekaj, ewidentnie tego nie przemyślałeś. Nie spodoba ci się to, co tam zobaczysz i już nigdy nie przestaniesz tym być. Hmm. Trudno, robię sobie krzywdę, tak już mam. Wytrzyj lustro mimo to. Może powinien najpierw dotknąć swojej twarzy, upewnić się, że nic z nią nie jest nie tak. Dobra, jedynka. Behold. O, to jest. O kurde. Patrzcie na ten czerwony ryj. O Jezu, jaki menel. You have no idea who this thing is, do you? Nie masz pojęcia, czym jest to coś, prawda?
Bez przesady. Dobry Boże, dopomóż, co to jest? Oczywiście, że mam to. Jakiś supergwiazda? Chyba jestem supergwiazdą. To twarz alkoholika w późnym stadium choroby. Nie, ja jestem supergwiazdą. Bawcie się. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Jak kpi w ogóle, lustro ze mną rozmawia. To chyba dlatego, że jestem supergwiazdą. Zapytało mnie w ogóle, próbujesz tą twarzą zrobić jakąś minę? Ale czemu? I mogę powiedzieć, to chyba dlatego, że jestem supergwiazdą? Nie robię jej. Ta mina sama się robi. Nie mam pojęcia, czemu ona tam jest. Po prostu istnieje. Dwójeczka. Ta mina sama się robi. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Przerażasz sam siebie. Nie, tak robią supergwiazdy. Rób tę minę dalej. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. O kurde, miał teraz taki creepy wyraz twarzy cały czas. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Jaką emocję próbuję przekazać? Bycie supergwiazdą? Boże, nie wiem, to nie do opisania. Ma chyba wyglądać sugestywnie? Obstawiam, że z myślą o paniach? Jesus. Czekajcie. Aha, I'm afraid it's meant for the ladies. Dobra, po angielsku ma trochę większy sens. Sugeruję, że jestem dosyć życzliwy i chyba nawet mi to wychodzi w taki smutny, zrezygnowany sposób. Jestem nieco uroku. Albo to wyraz bólu. O kurczę, ciężki wybór. No dobra. Czwóreczka mi się spodobała. Jestem dość życzliwy, chyba nawet mi to wychodzi w taki smutny, zrezygnowany sposób. Jestem nieco uroku. There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Może kiedyś 10 lat temu, teraz przypomina to raczej stężałe rysy twarzy trupa. O kurczę, co mogę? Wykorzystać umiejętność encyklopedii? O, ale nie. 8% szans. Albo elektrochemii. Spróbuj zmazać z twarzy minę. Prawdopodobieństwo jest niskie też. Ciekawe, przecież ja mam elektrochemię, widzicie, na 7. Spróbuję tego. It's too late. Niepowodzenie. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. O kurczę. Dobra, okej, zostawiam to lustro. Jezu Chryste, mam nadzieję, że nie będę z tą miną cały czas chodzić. To będzie straszne. W wannie widzisz butelki, wino, piwo i słodkie likiery. Likierami się tak najebał. Okej, nie mogę tutaj wyjść. Poczekajcie. Któreś z drzwi powinienem otworzyć tym kluczem, który znalazłem. Dobra, tutaj już chyba nic więcej nie ma. Zapiszę sobie. Jelinka. Minus 44 stopni Celsjusza. Burza śnieżna. Kto to mówi? Co to mówi? A, co to jest? Na stole coś jest. A muzyczka ciekawa wchodzi. Pieniądze. 0,40. Zdobyłeś pieniądze. 0,40 reali. Okej, okay, a tutaj radyjko sobie gra. Tutaj mogę wyjść czyżby na balkon? Albo z tą panią pogadać? A, zobaczcie. Czy to mój but? Coś tam było? Zobaczcie, on coś słyszy, czy coś? Zapach morza przyprawia cię o zawroty głowy. To wspaniale. Dobra, bierzmy buty i... O! Co znowu? Otula cię powiew słonego wiatru. Dobra, jest drugi but. Czy parka coś daje? Tak, opanowanie plus jeden, savoir faire minus jeden. Co to było to savoir faire? Będę musiał to później obczaić. There they both are,
Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet. Zobaczcie, mogę odrzucić myśl o tych butach, albo zapytać sam siebie, jak pasują. Jak pasują? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Ale mi jedzie ten narrator. No bez kitu. Dobra, idziemy z tą panią pogadać. Fajna ta gra. Bardzo ciekawa. Co tutaj jest? Hello, officer. Officer? Gdzie jestem? Okej. Okay. Skąd ona? The young woman raises a cigarette to her lips. Młoda kobieta podnosi papieros do ust. Panie mundurowy? Jestem wojskowym? Mogę zapytać? Albo odwróć swoją napuchniętą twarz od jej piękna i po prostu idź dalej. Nie, chcę z nim porozmawiać. No. Jej odpowiedź wyraża zakłopotanie. Czekaj, wiem, jestem biznesmenem, sprzedaję mundury, prawda? Więc czemu nazwałaś mnie mundurowym? Jestem biznesmenem? Dobra, zabawmy się trochę, że on będzie miał takie, wiecie, trochę pomieszanie. The young woman shakes her head slowly. Okej. Okay. No dobrze, projektantem mundurów? No, you're a police officer, sir. Jesteś pewna? Jaja sobie ze mnie robisz? Jestem policjantem jak jasna cholera i nie waż się o tym zapominać. O, nie chcę jej tak grozić. Ja, jesteś pewna? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Wciąga jeszcze trochę dymu w płuca. Cały ten czas, mogę zapytać? You've been here for 3 days. On official police business, no less. Official police business. I co to niby za sprawy? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Głównie picie. Dzięki, mała. Dobra, czemu nie pamiętam, że jestem policjantem, a niczego innego? Albo kto zdrowy na umyśle pozwoli, by mnie być stróżem prawa? Albo przekonywanie. Niestety 17% szans. Wypróbuj na niej swoją minę. Daj jej do zrozumienia, że jej chcesz fizycznie. 17%. To jest czerwony test. Nie możesz go powtarzać. Aha, bo to są różne rodzaje testów. Okej. Okay. Zawsze fiasko, 2 jedynki. 2 szóstki, zawsze sukces. Ojejku, chyba niestety nie kupi mojego czaru. 17% to bardzo niskie prawdopodobieństwo. Zapytam o to, kto zdrowy na umyśle pozwoliłby mnie być stróżem prawa. Don't be so harsh on yourself. They let almost anyone be a police officer. A, no to bardzo... bardzo pocieszające. Could it be because of the drinking? Zapytałem ją, czemu nie pamiętam. A unosi brew, papieros skwierczy w jej ustach. Kurde. Dobra, próbuję tego testu, trudno. The words have already left your mouth. Przekonywanie do mnie powiedziało, że słowo zdążyło opuścić już moje usta. Co? O nie, o nie, o nie, o nie. Jezu, muszę jej powiedzieć, chcę robić z tobą jebanie. No Chryste, what was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on, say it again. O Boże, dobra, brdew to chyba. No, you see, that's not what you said. You said... Boże, święty. Powiedziałem, że chcę uprawiać z tobą seks. No właśnie, inaczej pan powiedział. To było napad śmiechu, nie pozwala jej skończyć. Come on, man. Freddy, please. One more time. Powiedziałem, chcę robić z tobą jebanie, albo znajdź sobie kogoś innego do wyśmiewania. Dobra, brnę w to. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Jakim jestem gniarzem? Mogę odpowiedzieć, jestem gniarzem apokalipsy albo supergwiazdorskim gliną. To już ustalone. Albo, przepraszam, nie wiem czemu to powiedziałem, żałuję tego. Jesteś ładna, przepraszam. Jesteś z tym gliną.
Jezu, jakie słabe. Albo nie jestem pewien, czy w ogóle jestem gliniarzem. Nie pamiętam, żebym nim był. Mogłem skłamać. O. Czwóreczka. Okay, sir. I have to ask. Do you really not remember? Just like that? You drank so much, you lost your memory? No, chyba tak. Zobaczcie, mogę odpowiedzieć. Chyba właśnie tak to wygląda. Jestem żartem, a nie gliną. Albo zażartowałem, że jestem gliną i za dużo wypiłem. Jestem też stary. Tak. Albo nie, to ogromna tajemnica. Nie z tego świata, a ja stoję w samym jej centrum. Albo to oczywiste, ktoś wykręcił mi paskudny numer. Załatwił mnie i to grubo. Ha. Dwójka. In that case, I think I might have a premonition for you. Masz dla mnie przepowiednie? Gdy gasi papierosa, zapada złowieszcza cisza. It's gonna suck for you later when you have to interrogate me. Trochę przypałowo będzie mnie potem przesłuchiwać. And for the record, no, I didn't do it. No okej. Okay. No nie wiem, w sumie nie poszło to jakoś super. Co mogę z tym papajeczkiem zrobić? Zostawiła w popielniczce bardzo ładny, długi niedopałek. Wciąż się dymi. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray. O tak, elektrochemia się odezwała. And smoke the living shit out of it. Okej. Okay. Że co zrobić? Jestem palaczem? Nie tam. Czekaj. Jestem palaczem? Who knows what you are? A monster, a murderer, the gnome of Jeroma? You feel like a smoker. Especially when you look at that juicy, succulent, seductive cigarette stub, still smoldering deliciously. To będzie fantastyczne. Ale złamała go przy filtrze, nie mogę tego wypalić. How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for a whole cigarette. Or better yet, an entire pack. Strike that. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Then smoke them all. Jezu, co to odpowiedzieć? Powinienem tak zrobić z entuzjazmem. To będzie mój najwyższy priorytet. Kurde. Dobra, dwójka. Good. They'll make you stronger and better. You're too old to be cool now. But find cigarettes. Smoke them. Blam. Instantly a cool renegade man. Czadowy a mystical renegade. Red dragon with smoke rising from his nostrils. Plus, smoking them gives massive bonuses. Nowe zadanie. Znajdź papierosy i zapal. I dostanę jakiś bonus za to. Ja cię kręcę. Bardzo fajna gra, powiem wam. No ale dobra, na tym musimy już kończyć niestety. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i subskrypcję, jeżeli chcecie otrzymywać powiadomienia. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Cześć.